Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Ja właśnie się zbieram, jestem w domu u siebie rodzinnym. Jedziemy zaraz z mamą do fryzjera. Ja miałam problem, żeby w trakcie remontu w tych wszystkich kartonach znaleźć sobie ubrania na dzisiaj, bo nie wzięłam nic z Katowic, ale udało się jakoś sensownie ubrać, także maluję się, jem śniadanko i jedziemy do Bielska. Ja już w samochodzie, mamy na zegarach 8:26, musimy dojechać na 10 do Bielska i jeszcze po drodze zatankować. Czekam na mamę i ruszamy. Jest pogoda całkiem niezła, chyba padał deszcz przez noc, ale teraz jest tak, chyba całkiem. Jest 5 stopni na plusie, więc nie będzie ślisko. No i słuchajcie, dojechałyśmy z mamą. I wam w sumie wcześniej nie mówiłyśmy, bo teraz chodzimy razem do fryzjera, razem jeździmy do Bielska. W sumie ja znalazłam salon Natalii, mama pojechała w sumie pierwsza, nie? Ty byłaś pierwsza, tak. Mama pierwsza była królikiem. Tak, była królikiem doświadczalnym. Powiedziała, że było dobrze, więc pojechałyśmy we dwie. Jesteśmy już na miejscu, lecimy. Jesteśmy przed czasem, na szczęście 2 minuty przed 10. Natalia ma dzisiaj zamknięty salon, poniedziałki zawsze mają nieczynne, ale bardzo zależało nam na terminie przed świętami, przed Sylwestrem, więc wcisnęła nas w dzień, który normalnie nie pracuje. Przyjechałyśmy przed czasem, także musimy chwilkę na Natalię poczekać, bo ona w ogóle dojeżdża z daleka. Mieszka daleko, bo mieszka gdzie? Gdzieś tam w górach, nie? Tak dalej. No, gdzieś tam dalej, a salon ma w Bielsku, także ma kawałek drogi codziennie. Mam do ciebie pytanko, zmieniasz coś? Jakie pytanko? No czy zmieniasz coś? Będziesz już takie same. Nie, w tym wieku to już się tak nie zmienia. A podcinasz? Tak, podcinam. Mam teraz taki kolorek, taki ciemny blondzik. Natalia nam w ogóle kazała nie myć włosów przed rozjaśnianiem, więc jesteśmy obie w takich dwudniowych, nie? Ja mam dwudniowe. A ty? Wierzę. A ty? Teraz dwudniowe? Też. Wczoraj jak przyjechałam do domu, to się właśnie śmiałam z mamy, że Natalia, jak będzie mama jeszcze czesać, to będzie się śmiała, że mama nawaliła za dużo suchego szamponu, bo wiecie, mamy w domu remont, wszędzie się pyli, mama sprząta, układa rzeczy i pewnie na włosach też ma pył, także tak jakbyś użyła sobie szamponu suchego. Śmiejemy się z mamy, bo Wika miał jakieś takie nauczyciele od muzyki, od gitary i miał taką kurtkę artystę brązową, właśnie z taką wełną od środka i Wika się śmieje z mamy, że wygląda jak Wojtek. Pan Wojtek. No tak, jak pan Wojtek. Stylizacja na pana Wojtka. Jest taka bizneswoman. Toreweczka, laptopik, woda nawet w tym. Popiję wody zawsze dużo. Mama kiedyś w ogóle nie piła wody. I teraz ją tata przycisnął i pije ładnie. I chodzę na basen. No, tak. I jogging. I kiki. Jogging to od kilku lat. I kiki. Tak. Dobra, czekamy na Natalię i lecimy. Zastanawiamy się, jak ta Natalia biedna za radę sama z nami dwoma. Przecież pomożemy. Cały dzień, nie? Jestem już na miejscu, już siedzę. Na pewno będziemy ciut skrócić włosy, na pewno robić odrost. No i zastanawiam się nad zmianą koloru. Natalia pewnie jak zwykle mi doradzi, bo zawsze poradza mi coś fajnego i zawsze jestem zadowolona. Ja mam dwie gumki na włosach? No właśnie, nie trzy wiem, chyba. Nie, dwie. No, dwie. Aha, do spania chyba związałam, znaczy no do mycia koka związałam i może zostawiłam gumkę na włosy. Jak wiecie, ja mam zagęszczane włosy i stwierdziłam z Natalią, że pokażemy wam, jak się to ściąga. Pewnie będziecie ciekawi. Tu u Klaudii mamy założoną metodę kanapkową od marki Hertog. No i tak jak widzicie, tutaj już mamy odrost. Teraz będziemy ściągać te odrośnięte pasma. Następnie układamy sobie w kolejności odpowiedniej każde pasmo, no i potem aplikujemy ponownie. Tutaj, jak już widzicie odrost, będziemy go później dekoloryzować. Ściągamy to w taki sposób, że psikamy specjalnym sprayem z marki Hertog. Ja akurat mam tutaj przelany do innej butelki, bo dla mnie jest to wygodniejsze. Wkładamy pomiędzy grzebień, delikatnie ściągamy, podważamy grzebieniem, dopsikujemy. Jeśli nie schodzi, to nic nie ciągniemy, tylko po prostu dodatkowo psikamy. No i tak jak widzicie, przez to, że właśnie mamy specjalny spray, nic z włosów
naturalnych nie wypada. No i tylko szczesujemy nadmiar kleju. No i skończone. Zobaczcie, jak odrosły Klaudii naturalne włosy. To są już całkiem ściągnięte hertogi. Zobaczcie, że ta metoda w ogóle nie obciąża włosów. Nie niszczy. Naprawdę zgryzniamy to, bo tak na filmie tego nie widać, ale ja czuję, że one są naprawdę, naprawdę fajne. Także działamy dalej. Tak. Okej, okay, to teraz mamy z Natalią troszkę czasu. Natalia nakłada mi rozjaśniacz, tak, więc ja podpowiadamy. Rozjaśniacz. Podpowiadamy na wasze pytania, które zadaliście pod jednym z poprzednich vlogmasów, jak was poprosiłam. Na starcie, jeszcze przed pierwszym pytaniem, powiemy, że jak macie jakieś pytania, to śmiało możecie też je kierować do Natalii na Instagram Studio Vivien. Ale wiadomo, mam nadzieję, że nasze pytania, które dzisiaj wczytamy i Natalia odpowie, wystarczą wam. No i pierwsze, co robić z włosami, które bardzo szybko się przetłuszczają, ale jednocześnie są suche na dole? Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja. Ja polecam najbardziej szampon z marki Kemon. To jest Equalibro. To jest szampon do przetłuszczającej się skóry głowy oraz suchej skońcy. On nam fajnie normalizuje skórę głowy na pewno. No i co? Bardzo ważna jest też aplikacja takiego szamponu. Nie możemy szorować mocno tych włosów, tylko delikatnymi ruchami, bardzo powolnymi masujemy skórę głowy, ponieważ jak szorujemy mocno skórę głowy, to automatycznie jeszcze pobudzamy sebum do tego, aby się bardziej wydzielało. Także to jest dokładnie tak samo jak skórą twarzy. Klaudia pewnie może tutaj wam też na ten temat coś powiedzieć. Także to jest bardzo ważne. Jasne. Dobra, kolejne. Czy można przedłużać, zagęszczać włosy, nie farbując swoich pod kolor doczepianych? Bez problemu można to farbować, tak jak widzicie, ja również mam swoje naturalne od góry i jasne końce. Także po prostu zależy, jaki efekt chcecie uzyskać, a nawet jeśli macie swoje ciemne i chcecie ciemne końce, to zawsze po prostu można ten odcień, tam jest w gamie marki Hertog, karta koloru, mamy 57 odcieni. Także na pewno coś znajdziemy. Okej, okay, następne. Co robić z puszącymi się wysokoporowatymi włosami? Wysokoporowatymi i puszącymi. Tak. Ja bym polecała może na pewno jakieś produkty wygładzające. Bardzo fajne jest również prostowanie keratynowe. My tutaj akurat mamy markę Global Keratin. To jest właśnie prostowanie, które nam absolutnie nie przesuszy dodatkowo włosów, tylko fajnie zrekonstruuje, odbuduje, ponieważ keratyna to jest główny budulec włosa, więc ładnie uzupełni nam te ubytki. I przy okazji będą włosy po prostu ładne, wygładzone i proste. A jeśli ktoś nie chce wykonywać keratynowego prostowania, to polecam, mamy super produkt z marki Schwarzkopf Professional z serii Keratin Smooth. To jest takie dwufazowe serum, potem możemy je w sumie pokazać, jak potem wygląda, jak skończy nakładać. I to serum również fajnie się sprawdzi. Tam ono jest takie dwuetapowe, na włosy wilgotne. Nakładamy sobie pierwszy etap. Pierwszy. Następnie bez spłukiwania na to od razu nakładamy etap drugi. I to naprawdę bardzo fajnie nam wygładzi włosy. Okej. Okay. Następne, co robić, żeby włosy nie zniszczyły się po farbowaniu? No i tutaj po prostu pójść do profesjonalisty. Może Natalia powie więcej, ale tak, samemu nie warto. To jest bardzo ważne, żeby właśnie nie farbować włosów w domu, ponieważ farby sklepowe no, nie mogą być dobre. Nawet sama cena o tym sugeruje, jak farba, która kosztuje 14 czy 15 zł, może być dobra. No cudów niestety nie ma, także tutaj na pewno musi być odpowiedni produkt, a kolejna sprawa, odpowiednia aplikacja. Tak jak widzicie, to nie jest tak hop-siup sobie nałożyć rozjaśniacze, teraz tutaj też teraz nakładam, jak widzicie, i naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie zajechać, wystarczy milimetr po prostu zajechać za daleko i już może to mieć wpływ na nasze włosy. Także naprawdę trzeba wybierać odpowiednich specjalistów, zawsze sprawdzać sobie opinię, żeby ktoś po prostu się na tym znał. A farbowanie samemu w domu często przynosi po prostu złe rezultaty. Ja już tutaj na co dzień się tym z klientkami zmagam. Potem tak naprawdę my musimy się z tym zmagać, a nie klientki. No i dodatkowo jeszcze na tym cierpią bardziej włosy. Okej, okay, następne pytanie. Jaki jest najlepszy według twojej fryzjerki Natalii szampon i odżywka na włosy rozjaśniane, aby nie żółkły i miały chłodny kolor? Super, gdyby były dostępne w Dogeri lub w sklepie fryzjerskim. To znaczy tak, ja w ogóle, następnie powiem, nie polecam żadnych drogeryjnych produktów, dlatego że jestem jakby profesjonalistą, pracuję na produktach profesjonalnych. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie używać drogeryjnych produktów, bo one naprawdę mogą się wydawać super po reklamie, ale prawda taka, że one, jak poczytamy sobie etykietę z tyłu, to niestety skład mają taki, że po prostu głowa mała. Często zawierają te złe silikony, czyli te, które nam się nie wypłukują z włosów, osadzają się po prostu na włosach. Także absolutnie nie polecam nic z drogerii, polecam produkty profesjonalne. I co do tym, żeby do rozjaśnianych włosów. Prawda jest taka, że
ciężko jest tak polecić ogólnie dla każdego, ten szampon jest dobry dla włosów rozjaśnianych. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i do każdego dobieramy po prostu bezpośrednio produkty od jego potrzeb tak naprawdę. Więc ciężko mi powiedzieć, kup sobie taki a taki szampon, kup sobie taką a taką maskę, bo to naprawdę wszystko zależy, ale mój ulubiony szampon, który sprawdza się w większości osób, żeby włosy nie żółkły, to jest szampon BC Color Freeze od marki Schwarzkopf, ale teraz to jest bardzo ważne, profesjonal. Nie tego Schwarzkopfa drogeryjnego, tylko profesjonalnego, bo to są tak naprawdę dwa różne produkty. I ja go używam i naprawdę jestem zadowolona, on totalnie nam nie przesusza włosów, więc to jest bardzo ważne, żeby fioletowy szampon nie przesuszał, bo często są takie fioletowe szampony, które no niestety lubią przesuszyć włosy, jak i skórę głowy. Co zrobić, jeśli chce się dbać o włosy, które potrzebują dużej dawki pielęgnacji, ale nie ma się zbytnio na to pieniędzy? Czy są jakieś produkty, które po prostu są ekonomiczne i... Tak, oczywiście, że tak. Schwarzkopf Professional uważam, że ma naprawdę ekonomiczne produkty, ponieważ szampon kosztuje 45 zł. Tylko należy pamiętać o tym, że na przykład szampon w drogerii, nie wiem ile kosztuje, 15 zł? 20, no. 20-15 zł. I ten szampon starczy nam na miesiąc, dlatego że on jest po prostu rozcieńczony, on jest bardzo wodnisty, a szampon profesjonalny z marki na przykład Schwarzkopf Professional jest to koncentrat, więc jego naprawdę wystarczy, że damy po prostu niewielką ilość, takie za ręką i już jest cała głowa umyta. Także uważam, że to są produkty ekonomiczne i trzeba po prostu wybierać wszystko z głową. Często też są jakieś promocje, więc myślę, że można dorwać go w fajnych cenach. No i jednak są to produkty profesjonalne, także to co ja powtarzam cały czas, żeby wykonywać produkty profesjonalne, nie wykonywać, tylko wybierać sobie produkty profesjonalne, a nie jakieś tam sklepowe. Często na przykład lepiej sobie kupić mniej, a lepszej jakości, niż sobie nakupować tego, Bóg wie ile, pielęgnować te włosy i to tak czy tak nie będzie przynosiło rezultatów. Lepiej wybrać jeden, a porządny. Ja akurat tutaj muszę potwierdzić, że zaczęłam w sumie, jak zaczęłam próbować włosy rozjaśniać, to Natalia właśnie od siebie z salonu poleciła mi szampon Schwarzkopfa, ten Color Freeze, tak. Coś takiego. Tak. I ja w ogóle robiłam tak, że właśnie niewielką ilość nalewałam sobie do pustej buteleczki, dolewałam trochę ciepłej wody i rozcieńczałam po prostu ten szampon, żeby dotarło do wszystkich miejsc na głowie, a nie tylko powiedzmy ta kuleczka, którą położyłam na środku głowy. Tak, także to jest właśnie bardzo fajny pomysł. I na bardzo długo mi faktycznie ten szampon wystarczył. Ja może dopiero od 3 tygodni używam nowej butelki, a kiedy robiłyśmy pierwsze włosy? No, dawno. We wrześniu, na początku, wrześniu, nie? Więc on naprawdę na długo starcza. Tak. To Klaudia tutaj może potwierdzić. Też właśnie fajne jest to, że czasem jak sobie na przykład nałożymy w jedno miejsce za dużo, to wystarczy po prostu prysznicem polać po całej głowie i ten szampon automatycznie już sam się w sobie rozcieńczy i nie trzeba będzie tego szamponu dokładać, bo często jest tak, że jeśli mamy na przykład mocniej przetłuszczone włosy, to ten szampon na włosach się nie chce pienić. Mhm. To wtedy nie robimy tak, że dokładamy tam Bóg wie ile tego i to tak czy tak nic nie da, potem mamy jedną wielką pianę, nie da się tego zmyć, prysznic zapchany i tak dalej, tylko po prostu delikatnie polewamy. Lepiej zawsze po prostu spłukać ten szampon i umyć drugi raz, tak, niż po prostu dokładać tego produktu Bóg wie ile, bo to naprawdę nic nie da. Kolejne właśnie pytanie dotyczyło mycia włosów. Czy trzeba myć włosy dwukrotnie? Tak. To jest bardzo ważne, ponieważ pierwsze mycie to jest takie mycie wstępne, czyli takie mycie, które to jest tak jak robimy demakijaż twarzy. Pierwsze myjemy żelem, a potem jeszcze dodatkowo płatkiem kosmetycznym, przynajmniej ja. Albo na sobie ściągam, tak, no, albo na odwrót. Także pierwsze mycie to jest takie mycie wstępne, a drugie mycie to jest takie faktycznie mycie czyszczące i takie, które nam dotrze wszędzie, bo często jest tak właśnie, że jak ktoś, nie wiem, nie myje włosów codziennie, tylko na przykład drugi, trzeci dzień, to te włosy już gdzieś tam się przetłuszczą i wtedy ten szampon się tak nam nie chce fajnie pienić, więc zawsze powinno się wykonywać dwukrotne mycie. Możemy nawet zrobić sobie tak, że pierwsze mycie myjemy sobie jednym szamponem, a drugie mycie innym. Mhm. Ja na przykład sobie czasem tak robię, że pierwsze myję takim na przykład szamponem nawilżającym, akurat z Schwarzkopf Professional ja używam z serii Moisture Kick, a drugi raz myję tym fioletowym, żeby po prostu uzyskać chłodny odcień. Super. Mamo! Patrzcie, jak mama wygląda pięknie. Ma nałożone też rozjaśniacz. Się wstydzi pokazać. Wyglądam śmiesznie z tymi foliami na okularach, z farbą na głowie, ale postanowiłyśmy z Natalią, że zmienimy kolor. Zrobimy znowu coś innego niż mam teraz, także zobaczycie później. Nie chcę wam jeszcze nic zdradzać, ale za każdym razem eksperymentujemy. Jeszcze chyba ani razu nie wyszłam stąd z tym samym kolorem. A mama ciągle to samo. Od pierwszej wizyty ciągle sobie robi taki beżowy blond. Pokaż się! Klient jest zadowolony. Siedzimy i Natalia zaproponowała mi herbatkę z syropem winogrzane. Śmiałam się właśnie do mamy, że ja jestem kierowcą i będę piła winogrzane, to może do powrotu wytrzeźwieję. Posiedzimy tu jeszcze kilka godzin. Zjem sobie obiad, to wiesz, to mi zejdzie.
nic nie da. Też taka dosyć otyła, to... Tak, szybko mi się zwija. Tak, tak. Zobaczcie, odrost mamy już zdekoloryzowany, on jest teraz żółty, czyli jakby usunęliśmy te naturalne pigmenty z włosa, czyli feoeomelaninę. I teraz będziemy aplikować toner. Toner już tutaj mamy w miseczce przygotowany. Już mogę, myślę, zdradzić, bo już pewnie wyjdzie zdjęcie do tego czasu. Będziemy robić też truskawkę, jak ostatnio, ale taką delikatniejszą. Czyli najpierw sobie zawsze rozjaśniamy, następnie aplikujemy zabieg Fiberplex, który był widoczny wcześniej na myjni. Trzymamy 10-15 minut i następnie aplikujemy toner. Koloryzacja gotowa. Też często pytacie o to, jaki kolor ma Klaudia nałożony. Niestety to nie jest tak, że ja nie chcę na to odpowiedzieć, tylko po prostu chodzi bardziej o to, że po prostu sobie możecie z tym nie poradzić, dlatego że Klaudia ma zmieszane ze sobą naraz 6 różnych odcieni i to dlatego, że po prostu, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy. Ja wiem, co robię, ja to kontroluję. Więc jakby jestem tego pewna, ale każdy przypadek jest inny i prawda jest taka, że nawet jak do mnie przyjdzie ktoś ze zdjęciem Klaudii, że chce taki kolor, to niekoniecznie tej osobie nałożę dokładnie to samo, żeby efekt był podobny. Bo no, każdy włos jest inny, każdy włos się inaczej rozjaśnia, każde pigmenty we włosie są inne, także to jest bardzo, bardzo ważne. No i moi drodzy, zadałam wam też opcję zadawania pytań na Instagramie, jest sporo fajnych pytań, więc Natalia zgodziła się wam jeszcze odpowiadać troszkę. Mamy tak. Tak, ja chętnie odpowiadam, dlatego że uważam, że jak każdy jest dobrze wyedukowany na temat pielęgnacji, bo zazwyczaj o to są pytania, to tak naprawdę każdemu fryzjerowi z takimi włosami współpracuje się dużo, dużo lepiej. Także sami sobie robimy po prostu dobrze, za przeproszeniem. Jasne. Pierwsze pytanie, które jest, właśnie tyczy się koloru. Już Natalia odpowiedziała, ale przeczytam, żeby była jasność. Jakiej mieszanki cudów używała twoja fryzjerka, żeby uzyskać taki ładny kolor, jak twój na całej długości włosów? No, tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest mieszanka 6-7 różnych farb. Ja zawsze, jak aplikuję klientom, którzy do mnie przychodzą, to nie biorę sobie tak, a dzisiaj sobie nałożę ten jeden. Nie, nie, nie. Ja sama sobie te kolory tworzę, sama sobie kolory mieszam. Dopasowujesz dla osoby, prawda? Tak, żeby każda praca była indywidualna, żeby nie było tak, że a, ta pochodzi do tego samego fryzjera. Nie. Czegoś takiego nie robimy. Poza tym, każdy jest inny, każdy włos jest inny, każdy włos się inaczej rozjaśnia i o tym musimy pamiętać, że podchodzimy do klienta zawsze indywidualnie. Więc to nie jest tak, że ja nie chcę odpowiedzieć czasem, jak pytacie, tylko po prostu no nie mogę, dlatego że ktoś sobie może później zrobić krzywdę. Następne pytanie, jak najlepiej ściąć włosy przed przedłużaniem czy zagęszczaniem hairtokami? Jak najlepiej ściąć? Ściąć przed, trzeba? Naturalne. Tak? To znaczy tak, prawda jest taka, że my sobie włosy zawsze przed założeniem pierwsze naturalne personalizujemy. Więc to nie jest tak, że jak trzeba sobie ściąć. Po prostu można przyjść do fryzjera, jak już zdecydujesz założyć hairtoki i wtedy fryzjer przed aplikacją hairtoków powinien te włosy spersonalizować. No chyba, że nie ma co personalizować, bo i takie przypadki się trafiają, że włosy są tak zniszczone i wyżarte, że tam już za bardzo nie ma co obcinać, ponieważ zostają po nich tylko szczątki. Ale jeśli ktoś na przykład ma włosy ścięte na prosto, tak jak ty miałaś dość próbę, to personalizujemy końcówki, czyli delikatnym pointcutem wcinamy się w końce. Tylko ja też nigdy nie personalizuję tego zbyt mocno, dlatego że uważam, że no hairtoki na przykład ktoś chce sobie teraz nosić, a za jakiś czas na przykład będzie sobie chciał ściągnąć. I jeśli ja mocno spersonalizuję te włosy, no to niestety później będzie włosów dużo do ścięcia. A jeśli ja działam powiedzmy na odcinku 3 cm, tak, to zawsze te 3 cm możemy później na przykład po ściągnięciu hairtoków sobie ściąć i nie ma najmniejszego problemu. Rozumiem. Czy rozjaśnianie rzeczywiście tak bardzo niszczy włosy? Nie, absolutnie nie, to już od razu powiem. Zresztą ty jesteś tego przykładem. Tak, ja się bałam tutaj... bardzo, bo faktycznie bardzo miałam sytuację, jak byłam młodsza, że chciałam mieć niebieskie końce. I serio? No, miałam. Poprosiłam mamę, zgodziła się na niebieskie końce. I wcześniej musiałam mieć rozjaśnione na blond i powiem miałam... ci szczerze, tak się wetnę, że niebieskie końce to jest najgorsze, co sobie klient może zamarzyć, dlatego żeby stworzyć niebieskie końce, to muszą być włosy rozjaśnione do bialusienki, dlatego że jak są żółte, to nam wychodzą automatu zielone, ponieważ żółty plus niebieski daje zielone. Tak, mi potem pokazywały się, były zielone, to było straszne, więc musiałam ściąć, ale miałam wręcz chyba, nie wiem jaką siłą rozjaśniacza, miałam bardzo mocno rozjaśnione włosy, te końce jeszcze, zwłaszcza, że końce były słabe, no bo jednak wiadomo, oczywiście, końce są słabsze niż przy skórze. Miałam tak po prostu je zjechane, rozjaśnione, że one mi się normalnie kruszyły, Ciągły, tak, jak guma do rzucia. Naprawdę.
Więc jakby bałam się po tym i jak przyszłam do Natalii pierwszy raz, to nie chciałam mieć blond włosów całych. A ja cię tak namawiałam, wredno. Tak, Natalia mnie namówiła i jestem zadowolona bardzo, bo po prostu bałam się, że będą zniszczone, a nie są. Nie są zniszczone, ja także... Ja tak powiem od strony fryzjerskiej. Prawda jest taka, że jeśli dobrze roześniemy i umiejętnie roześniemy włosy, to absolutnie nie ma możliwości, żeby nam się na włosy zniszczyły. Jeśli coś już wystarczy, że przetrzymamy 5 minut dłużej, to automatycznie staje się draka. A jeśli ktoś ma tego świadomość, co chwilę sprawdza, podchodzi, tak jak my cały czas patrzymy, czy się dobrze roześniło, czy nie, podnosi włosy, żeby też powietrze dotarło, a nie że zaklei. Ostatnio miałam taki przypadek, mogę to myślę powiedzieć, nie będę mówić kto, ale klientka do mnie napisała, że jest załamana, była w bardzo dobrym salonie, znanym. No i niestety wszystko było super, jak wyszła z salonu, podnosi włosy do góry, a tutaj po prostu włosy takiej długości. Dlaczego? Stało się to dlatego, że fryzjer, który rozjaśniał jej włosy, wszystkie włosy szczesały jej do tyłu i automatycznie tu wytworzyła się największa temperatura, te włosy się po prostu zagotowały i siłą rzeczy po prostu odpadły. Te były idealne, ale te w środku już niestety... Kurczę. I to jest problem. Dlatego trzeba cały czas sprawdzać. Dobrze wykonana dekoloryzacja to naprawdę jest bardzo ciężka sprawa i wiele fryzjerów sobie z tego nie zdaje sprawy. Zresztą też możemy zobaczyć, że wiele salonów dekoloryzacji nie wykonuje. Ja akurat kocham takie wyzwania, bo ja kocham, że ktoś przyjdzie do mnie z takimi, wyjdzie z takimi i mnie to akurat kręci, sprawia mi to dużą satysfakcję, więc ja to robię. Wiadomo, zajmuje więcej czasu, jestem w stanie przyjąć mniej klientów, ale to jest coś, co lubi, ważne jest chyba o to, żeby robić to dobrze, to co się lubi, prawda? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Czy prostowanie włosów przy temperaturze 150 stopni przeciągając tylko raz niszczy włos? Absolutnie nie, absolutnie nie. Bezpieczna temperatura prostowania to jest do 180 stopni. Ja, 170 tak, zwykle. No to jest idealna temperatura, 180 to jest taki maks i też ja uważam, że czasem lepiej sobie przeciągnąć raz, a wolniejszym ruchem powiedzmy coś takiego, niż raz, a tak szybko. Mhm. Znaczy nie raz, wtedy więcej kilka razy przeciągamy. Tak. Lepiej jest przeciągnąć raz, ja na przykład sobie tak robię czysto, może tu pokażę, spinam sobie po prostu tutaj kucyk z boku i ten kucyk sobie prostuję, ja mam długie włosy. I to naprawdę mi ułatwia sprawę, bo nie muszę tam gdzieś z tyłu prosić chłopaka czy coś, tylko sobie fajnie sama mogę ten kucyk, najpierw daję go na jedną, potem na drugą i jest idealnie. Super. Tu jeszcze może jakieś jedno pytanie, bo i tak już długo odpowiadamy i pewnie będzie to trwało wiele minut, ale może pytanie... Tak, bo jak ja się rozgadam, to jest koniec świata. Nie, spokojnie, mam po prostu dużo pytań, ale to dobrze, że odpowiadasz szczegółowo. Jak ma ktoś okrągłą głowę, powinien mieć przedziałek na boku, czy raczej na środku, czy to ma znaczenie? Oj, to jest uzależnione już od przypadku. Ciężko mi tak jest powiedzieć, to nie widząc osoby. Jasne. Prawda jest taka, że na to się składa wiele czynników, bo na przykład ktoś może mieć okrągłą twarz, a mieć wysokie czoło, może mieć niskie i tak dalej. No, także tutaj na to pytanie nie odpowiem, bo to jest bardzo, bardzo... Musiałabyś na żywo zobaczyć. Cały kształt twarzy, oczywiście. Okej, okay, no i my wracamy sobie do pracy bez pytań i pokażemy Wam potem efekt końcowy. I kochani, włosy gotowe. Zobaczcie, zrobiłyśmy tym razem taki brzoskwiniowy, truskawkowy blond. Wcześniej miałam różowe, a teraz poszłyśmy w coś takiego trochę cieplejszego. Poproszę Natalię, żeby pokazała Wam z tyłu, jak to wygląda dokładnie. Zobaczcie, kolor już jest skończony. Prezentuje się w ten sposób. Podejdę jeszcze bliżej. Widać, jak pięknie włosy się nam błyszczą. I słuchajcie, teraz z Natalią pokażemy Wam jeszcze produkty do pielęgnacji takich włosów, jak ja mam. Oczywiście nie konkretnie tylko takich, Natalia Wam opowie dokładniej, do jakich włosów będą ok i co będę teraz stosowała. Ok, do pielęgnacji takich włosów, jak ma Klaudia, najfajniejsza jest maska z Davines, z serii Oil. To tak naprawdę nawet nie jest maska, a masło. Ono jest takie bardzo gęste, zaraz Wam tutaj pokażę. Konsystencja jest taka naprawdę bardzo bogata, także wystarczy niewielka ilość. Pachnie przepięknie, no niestety nie może się pomąchać, ale zapewniam, że jest super. Bardzo fajny również jest szampon z serii Oil. To jest taka seria nawilżająca, także ten set jest moim zdaniem najlepszy na świecie. No i teraz maski. Te maski, o których Klaudia już może Wam mówiła na Instagramie, to są maski również z Davinesa i mamy różne rodzaje tych masek. Te, które ja najbardziej polecam, to jest ta, to jest maska regeneracyjna do włosów zniszczonych. Ona również bardzo fajnie nam włosy nawilża, także serdecznie ją polecam. Kolejną maską jest maska typowo nawilżająca. Ta maska jest na odmianę taką szybką maską, nawet w nazwie ma. Ona jest 3-minutowa i ona super nam nawilży. Klaudia chyba może tutaj potwierdzić, że mówiła, że dla niej to jest
jest moją ulubioną i po prostu po nałożeniu jej na włosy miałam włosy tak gładkie, że totalnie bez prostowania były wygładzone jak po prostu, nie wiem, po keratynowym czy innym prostowaniu. No, ona naprawdę jest super. Ja również ją sobie w domu używam i prawda jest taka, że te maski Wam starczą spokojnie na 2-3, a nawet do 4 razy. To potem odwracamy do góry nogami i możemy bezpiecznie zamknąć. Również one super sprawdzą się w podróż. I kolejną moją też ulubioną wielu dziewczyn to jest maska nabłyszczająca. Po niej włosy są takie jedwabiste, bardzo miękkie i też przepięknie odbijają światło, pięknie się błyszczą. Także naprawdę serdecznie polecam. Ok, jeśli chodzi o Davinesa, to wszystko. Teraz przejdźmy do produktów od marki Schwarzkopf Professional. Tutaj mamy 3 produkty. 2 produkty w sprayu, 1 produkt w formie takiego olejku, można powiedzieć. Tutaj mamy odżywkę sprayu. Często jest tak, że nie mamy czasu nałożyć odżywki bądź maski do spłukiwania, wtedy zamiennikiem jest to. Czyli odżywka spray. Tutaj akurat mamy peptydową odżywkę z serii do włosów zniszczonych. Ona bardzo fajnie wygładza strukturę włosa, również ładnie nawilża. Także to jest moim zdaniem taki must have. Zawsze myjemy włosy szamponem i maską, następnie psikamy odżywką, wtedy te włosy są dużo większe. Kolejnym produktem mamy taki liquid, w sensie taki jakby można powiedzieć, to jest taka konsystencja olejkowa. To jest typowo nabłyszczający i taki robi Photoshop na włosach troszeczkę, czyli pięknie odbija światło, tak jak czasem są pudry jakieś takie photoshopujące, to jest również taki produkt i również nam fajnie wygładza strukturę włosa. Kolejnym produktem, to jest moim zdaniem bestseller w ogóle ever, jest naprawdę super. To jest produkt przeznaczony typowo do włosów zniszczonych, który ma na celu nam zespoić ze sobą końcówki włosów i dodatkowo odbudować strukturę włosa. To się nadaje do włosów długich, także naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, typowo, żeby po prostu fajnie nam odbudować zniszczone końce. Ok, ze Schwarzkopfa to wszystko. I ostatnim produktem, to jest dla miłośników coś różowego blondu. I generalnie blondu. To jest szampon z marki Indola i to jest szampon, który ma w sobie różowe podtony. Czyli tak jak Klaudia teraz właśnie ma różowy kolor, to możemy sobie całe włosy takim szamponem umyć, bądź na przykład środki i końce, a po prostu skórę głowy myjemy sobie zwykłym szamponem jakimś nawilżającym. Zaraz mogę może pokazać. Nawet mamy taki sam szampon z serii po prostu do koloru, także możemy sobie na przykład skórę głowy mieć sobie tym, a środki i końce tym, aby nadać fajny odcień. Także serdecznie polecam, jest to coś takiego fajnego, co daje taki naprawdę krótkotrwały rezultat, czyli nawet jak chcemy sobie sprawdzić, czy fajnie czujemy się w różowym blondzie, to możemy po prostu sobie to zastosować i natrzymać, a cieszyć się naprawdę fajnym blondem. Także polecam. Tutaj do Klaudii dzisiaj wybrałyśmy taki zestaw, którym jest odżywka w sprayu, szampon oraz maska. Z serii Color Freeze do koloru, aby po prostu długo utrzymywał się jej ten różowy kolor, który dzisiaj wykonaliśmy. Także taki zestaw jest dostępny. Również zestawem dostępnym jest seria do włosów zniszczonych, czyli to jest ta odżywka, którą wcześniej mówiliśmy. Mamy tutaj jeszcze serię z olejkami do włosów normalnych i grubych i do włosów cienkich i delikatnych. I też coś dla mężczyzn, czyli szampon, podstawowe rzeczy, szampon i pasta. Super na prezent. Tak, naprawdę fajny pomysł na prezent, to jest taki typowo na święta. Super. I słuchajcie, my z mamą już wyszłyśmy, mama też już gotowa. O, zgasło nam akurat światło. Włącz. Wyszłyśmy, jesteśmy z mamą już gotowe, mama też już ma włosy zrobione. Wizyta u fryzjera zakończona, mam nadzieję, że moje włosy Wam się podobają. Teraz dogrywam dla Was jeszcze przyjemniejszą część vloga, czyli wyniki rozdania z Mio. 10 zestawów szminek trafia do 9 osób i właśnie przeczytam nazwy z Instagrama osób, które zgarniają zestawy. Pierwszy profil to Dominika01, tutaj macie nazwę. Kolejna osoba, Klaudia Podłoga Drobny. Trzecia osoba, Sonix. Czwarta osoba, Łucja Kosmalska. Piąta osoba, Gosieńka5. Szósta osoba, Kamila A1. 7, Emilia Podłoga Bizon. 8, Syluska. 9, Lipińska Joanna95. I ostatnia osoba, Dominika Jabłońska. Wszystkie nazwy Wam się pokazały. Ja do tych wszystkich osób zgłoszę się na Instagramie o prośbę o wysyłkę, o adres do wysyłki i tak dalej. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Gratuluję zwycięzcom, a osobom, którym się nie udało w tym rozdaniu. Podpowiadam, że jeszcze w vlogmasach w tym roku będzie jeszcze jedno rozdanie, bardzo fajne. Także śledźcie vlogmasy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, pa!